Hej, siemaneczko, witajcie moi kochani widzowie, z tej strony oczywiście, tak coś z RT, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, jakie mam plany na 11 arenkę. Słuchajcie, cały czas męczę się i stoję w tym takim miejscu, w takim, no, 3500 pucharków, no, utkwiłem tutaj na pewien moment, prawda? Ale słuchajcie, już niedługo będzie 11 arenka, pokażę wam, słuchajcie, jakie mam dzisiaj plany, pokażę wam, jak zostawić łapeczkę w górę, kliknijcie ten, na dole. Zapraszam na G2, kodzik oczywiście z RT, no i możemy startować, co? Lecimy, ludziska! Pew! Intro! Hej! Chcesz być na bieżąco? To uderz w dzwona! Dobra, jak wiecie, słuchajcie, level za bardzo nie gra już roli na tym poziomie, bo czy macie 11 czy 10, no już jakiejś takiej super dużej różnicy nie ma, prawda? Ale liczą się oczywiście levele kart i to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Słuchajcie, zobaczcie, że ja już ten Goblin Barrel wrzucam tutaj na level 5. Dzięki temu, słuchajcie, moje goblinki będę miały level 10. Co za tym idzie, tylko zap z 11 levelem będę miał ich na strzała, a 11 level zapa, no ja akurat mam 11, ale no nie jest już go tak łatwo dziabnąć, prawda? Także bardzo się z tego powodu cieszę, że jednak mimo wszystko tutaj leveluję to... Czekajcie, one będą miały 10 level czy 11? Chyba 10. Tak czy inaczej, kochani, mam w planach wrzucić Electro Wizarda na poziom 2. No i w przyszłości chciałbym już powolutku zacząć zmieniać deck. Żeby dostać się do 11 arenki, muszę te dwie rzeczy zupgrade'ować, plus Fireball oczywiście na 8 level. No już tutaj niewiele mi brakuje, tak? No i ten Hog Rider musi być na tym poziomie 8, bo inaczej będzie ciężko, tak? Także słuchajcie, robię to, to i od razu w Hoga lecimy. Także już niedługo, słuchajcie, cały czas staram się mniej więcej grać swoją drogą, słuchajcie. Im więcej gracie, tym lepszy macie levele kart, tak? I to jest normalne. No ja niestety u mnie z tym czasem ostatnio było ciężko z uwagi na te podróże. Ptysio, tak, tak, słuchajcie, Ptysio już jest ze mną. Znaczy teraz go akurat nie ma ze mną, ponieważ musiałem go na chwilę odwieźć do mamy. Z racji tego, że słuchajcie, jutro wyjeżdżam kolejny trip. Niestety kolejny trip, słuchajcie, cały czas, całe życie w pociągu. Już troszeczkę zmęczony jestem tym wszystkim. No ale kawałek Polski chciałbym zwiedzić mimo wszystko i dla mnie gdzieś tam poniekąd to jest ważne. No dobra, to co, spróbujemy jeszcze raz, słuchajcie, postrzelić sobie, może coś się uda ugrać. I tak jak mówię, ten Fireball na poziomie tym 7 byłby cudowny. No i tutaj, słuchajcie, dzisiaj już dokupiłem tych upgraderków troszeczkę. Także powolutku damy radę, będzie git. Otworzyłbym sobie Magical Chest'a, ale wiem, jak bardzo jest to nieopłacalne, dlatego też nie zrobię tego po prostu. No i polećmy tym deckiem, zobaczymy. Słuchajcie, mój rekord to jest chyba 3650 około puszek i tyle udało mi się wbić. No i powiem wam szczerze, że no, było to nie lada wyzwanie, tak? Trafiacie teraz praktycznie na samych 11 leveli, ale co za tym idzie, słuchajcie, jeśli on ma 11 level, to miejcie też świadomość, że ma lepsze levele kart no od ciebie, tak? No bo musiał jednak inwestować w te karty i żeby zdobyć level kart, musiał też... O Boże, ale zepsułem. Musiał też, no gdzieś tam poniekąd, prawda, no nie oszukujmy się, tak, levelować karty. No i dzięki temu ma taki duży level teraz. Ciekawy jestem, to on puści, błagam, tylko nie Night. Ten Nightwitch, słuchajcie, jest już takim klasykiem w pewnym momencie, że mnie to troszeczkę drażni, wiecie? Ta karta mnie po prostu drażni leciutko. To wam nie chcę tego ukrywać. No ale cóż, no niestety, słuchajcie, dostała takiego nerfa, że praktycznie wcale nie dostała nerfa i tak to się później kończy. No i mam oczywiście powierzchnię, czyli klasyczna sytuacja, klasyczny deck Nightwitch Golem. Spoko. Generalnie, słuchajcie, jak tylko wyszedł oczywiście Nightwitch, wy o tym dobrze wiecie, że od razu zaczęły się dymy na tym punkcie, czyli słuchajcie, wiadomo, rozwalanie, tak, 9 level to jest za mały tych goblinków. No i wszyscy już mieli to w dekach, słuchajcie, to była już tylko kwestia czasu, aż wszyscy zaczną tym grać, no i tak jest właśnie teraz, gdy wszyscy tym grają. No i niestety, słuchajcie, Clash Royale mówi, że znerfił, a on tak znerfił, że aż wcale, a widzę, że tutaj ktoś mnie ogląda, szkoda, że jeszcze nie da się patrzeć jednak, kto tą walkę ogląda, byłoby śmiesznie.
Dobra, z lewej strony widzę, jesteśmy uderzani, to i można by powiedzieć znowu golemem. I tam znowu poleci Nightwitchka i ja znowu nie mam jak się tym bronić przed tym. A nie, dobra, Nightwitchka tym razem nie poleciała z tej strony, z czego no nie ukrywam, trochę się cieszę. Dobra, tutaj gdzieś poniekąd. No jednak, słuchajcie, no jednak jest to rzeź, tak? Jednak jest to rzeź, nie ukrywajmy. Dobra, spróbujemy teraz tak polecieć. No i czy to się... Nie uda się to. Dobrze. Okej, mamy 30 sekund. Spróbuję teraz jeszcze tę najliczkę tutaj... O! Wow! Wow! Przy okazji dziabnąć. No dobrze. 24 sekundy, jest 200 AP do zabrania. Spoko, wykończę w razie czego, gdy będzie trzeba, fireballem. Ale nie chciałbym tego kończyć fireballem za bardzo. No ale chyba będę do tego zmuszony. Nie... Chociaż... Tak jest, nie jestem do tego zmuszony na szczęście. Tutaj tą najkliczkę spróbujemy szybciutko dziabnąć. Oj. Troszeczkę się narobiło tutaj tych platfusów. No ale nic, dobra. No i polećmy sobie, może to jeszcze, słuchajcie, nigdy nie wiadomo, walka nie jest przegrana, dopóki jest wszystko w grze, tak? No i tutaj nie możemy się jakby poddawać nigdy praktycznie. Dobra, no i ten Hogrider sobie przyjmie tutaj troszeczkę damage'a. Niestety zapomniałem kompletnie o tej. No ale to już mniejsza z tym. Dobra, no jestem na prowadzeniu. Zobaczymy na jak długo, bo ja wiem, że tych sytuacji zwyczajnie nie trwały długo. Właśnie dlatego mówię, że na razie jestem na prowadzeniu. Bo tutaj wszystko może się zmienić w każdej chwili. Uwierzcie, w każdej chwili się może coś zmienić. Dobra, dziabniemy sobie tak. Dziabniemy gdzieś na plecki tutaj. No i czy ten tak, znowu, fajnie, dobra. No i niestety, słuchajcie, nie udało się tego ugrać. No gdzieś tam troszeczkę damage'a zadaliśmy, tak, no ale walka kończy się remisem mimo wszystko, także szkoda. Ale powiem wam szczerze, deki mieliśmy okazję zobaczyć fajne. Swoją drogą, słuchajcie, ostatnio Ravi się otworzył mi Lumberjacka i chciałbym też gdzieś tam po tego Lumberjacka, słuchajcie, ułożyć jakiś fajny deck pod niego. No ale zastanawiam się, brakuje mi jeszcze dwóch legend, tak? Brakuje mi gdzieś tam dwóch legend. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja powiem wam szczerze, że z tymi legami to jest tak, że często trafiają mi się właśnie te, których no nie za bardzo chcę, no nie będę wam ukrywał. Dlatego też czasem ciężko jest po prostu z tymi legami. A nie przejmujemy się, tak? Podejdź jeszcze trochę. Dobra, okej. Spoko. Dobra. Spróbujemy szybciutko tutaj, może jakoś się przedrzemy na tą, no i przydarliśmy się jako tako, nie? Jako tako się przydarliśmy, fajnie. No cały czas ten Ice, znaczy Electro Wizard jeszcze atakuje, jeszcze, super. Dlatego wyszliśmy szybko na prowadzenie, ale zwróćcie uwagę, że znowu jest to 11 level, tak? Czyli jakby no nie ma lekko, ale trzeba walczyć. Dobra, na tego akurat, na tą jednostkę chciałem sobie zostawić. Inaczej nie będzie w stanie tego ugrać. Zatem możemy spróbować ich tak trafić. No i za późno. No dobrze, zrobimy tak. Dobra. Nie zdąży, czy zdąży? Nie zdąży, dobra. Oczywiście atakujemy najpierw w tą stronę, drugą. Ten bowler bije się cały czas, bije się. Troszeczkę, no źle rzuciłem, znaczy teoretycznie myślałem, że poradzę sobie po prostu bez loga, tak? Niestety ten log gdzieś tam był chyba wymagany. No ale cóż, no. Nie ze wszystkiego można wyjść przecież atako bez szwa. Dobra, pyc. Dobra, szybciutko tutaj musimy wspomóc naszą ekipę. Oj, boli. No nie ukrywam, boli. No ale dobra, weźmiemy sobie tą wieżyczkę, polecimy od razu na drugą, bo no czuję, że mimo wszystko to będzie za mało, żeby wziąć tylko tą jedną wieżę. No chyba, że tam poleci za trzy, chociaż w to bym raczej wątpił. Nie, raczej trzech tutaj nie znajdziemy w tym temacie.
Dobra, teraz nie popełnić błędu. Polecimy sobie fajnie. Dobra, jeszcze tutaj za niego. Super. Oczywiście Electro Wizard będzie nam tutaj koniecznie potrzebny do obrony. Dobra, i trzeba tamtych zacząć siekać. Dobra, Fireball, no tutaj jest zdecydowany Fireball. No miał 10 sekund, tak? Żeby tylko nas nie zniszczył. No dobrze, 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 okej. Okay. Mamy to, super. Dobra, mamy to. Okej. Okay. Czyli słuchajcie, udało się, no widzicie, nie zawsze ten level jakoś tutaj super różnicę odgrywa. No koleżka miał ten jeden level wyżej, tak? Tylko levele kart, levele kart. Dobra, słuchajcie, widzę, że tutaj mamy jakieś porządki w klanie nam się robią. Swoją drogą zapraszam, słuchajcie, gorąco 3400, no ja tutaj zmieniam do 3600. Mamy jedno miejsce w klanie, także słuchajcie, póki jeszcze można, to zapraszam. No i spróbujemy dobić 3600 pucharków, słuchajcie. Dzięki temu będzie tylko 200 pucharków dzielić nas od kolejnej areny. Dobra. No ale mimo wszystko, słuchajcie, nie jest łatwo, nie jest łatwo, jednak trzeba się skupić tutaj bardzo na tej grze. Ja gdzieś tam jeszcze rozmawiając z wami, no nie ukrywam, że to skupienie gdzieś tam cierpi. Zastanawiam się, czy teraz jeśli polecę, bo tak, jeśli puszczacie Fireballa, widzicie kolesia, który ma przykładowo właśnie... no, Elixir Collector, tak? No to możecie się spodziewać trzech muszkieterek albo coś w ten deseń. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało właśnie w tym przypadku. Ja tutaj dziewiąty level Hogan. No, jest to... No, co to było za opóźnienie? Halo? Dobra, nieważne. Lumberjack plus Hog, świetne połączenie. No niestety mój Hog jeszcze jest na tak niskim levelu, że tutaj raczej nie w takie tematy. No i widzicie levele kart, właśnie te levele kart, dziewiąty level tego tutaj będzie trzeba polecieć w ten sposób. No i tak dostanę damage, tak jest, znowu damage. Niestety koleżka jest naprawdę dobry. Koleżka, znaczy dobry ma levele kart po prostu, a to jest ważne. Zwróćcie też uwagę, że deck nie zawsze się tam gra, no ale jeśli to jest Hog, dziewiąty level versus siódmy, to jednak no, odgrywa to różnicę i nie ukrywajmy tutaj, bo tu nie ma czego ukrywać. Dobra, no gdzieś tam powolutku przebijamy się, ale do tego jeszcze daleko. Dobra, zróbmy tak, to jest takie dość ryzykowne zagranie z mojej strony. Nie wiem, czy ja powinienem w ten sposób zagrać. No ale tego Fireballa już muszę wyrzucić tam. Niestety dziewiąty level znowu. Po raz kolejny dziewiąty level tego maga. No, rarki na dziewiątym poziomie. No, jest się czego bać. Koleś ogarnia sytuację. Oj, 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 oj. Ha. No, co to było? No niestety, lagi też, słuchajcie, odgrywają, jak widzicie, różnice tutaj czasami. Nawet dość często lagi odgrywają różnice, no bo zwróćcie uwagę, że no niestety lag i koniec, bo już jesteście dość na dość stratnej pozycji, tak? Gdzieś tam mogę spróbować jeszcze tutaj puścić, ale to już jest raczej przegrana walka. Chociaż nie poddajemy się, tak, ale mimo wszystko takie walki wygrywa się bardzo ciężko, bardzo ciężko. No mamy gdzieś tutaj jedną wieżyczkę, fajnie, cieszę się z tego powodu, ale czy weźmiemy drugą w to też, raczej bym nie wierzył, nie, raczej bym nie wierzył w to, niestety nie uda się. Dobra, trudno, no. Trudno, no kolega miał przewagę, kolega lepsze karty, słuchajcie, i pokonał mnie. Dobra, słuchajcie, mam pomysł na kolejny materiał i chciałbym go z wami realizować. Także bądźcie czujni, bo na dniach pojawi się naprawdę bardzo fajny materiał. No i cóż, do zobaczyska, trzymajcie się wszyscy bardzo mocno, miło było, siemaneczko, Taxis RT, yeah!